Witam w części piątej prezentacji arbuzów na sezon 2022. Priviet. Zdrastwujcie. Nasiona przyjechały 25 października. Zostały zakupione na eBay. Ceny wysyłki były wliczone opłaty fitosanitarne. I cóż, znajduje się tu odmiana, na której bardzo, bardzo mi zależało, odkąd ją wynalazłam. Jest to bardzo wcześnie arbuz wydający plony. Nazywa się tak. Spójrzcie. Arbuz uralskiej skorospel. Hybryda F1. Arbuz, który wydaje owoc w zaledwie 39-45 dni. Ale wiecie, ile jest nasion w tym opakowaniu? Tylko 3. Jest to rarytas. Rarytas. Spójrzcie na opakowanie. Może tu nie widać, tak? Ale jest takie jakby błyszczące. Proszę, dla osób znających język wschodni, czytamy. Ja przeczytam po polsku. Hybryda o niezwykle wczesnym okresie dojrzewania. Od pędów do pierwszych owoców zaledwie 39-45 dni. Od pędów. Jak tłumacz nam elektroniczny. Zamówiłam, proszę. Mamy 6 nasion. Teraz tylko życzyć sobie należy, by wykiełkowały. Czytamy dalej. Tworzy niezwykle ciekawe mini owoce, nietypowe, od owalnych do lekko wydłużonych. Średnia waga wynosi kilogram, kilo 20. Niestety są nieduże, ale są plusy i minusy. Mamy za to wczesny arbuz. Niektóre jagody osiągają 2 kg lub więcej. Kolor jest lekko prążkowany. Niektóre owoce są ciemniejsze. Kora jest bardzo cienka, czyli skórka. Miąższ jest rubinowo-czerwony, bardzo soczysty, niezwykle przyjemnie chrupiący. Musujący drobinkami cukru i bardzo słodki. Mini owoce są niezwykle łatwe w transporcie, a zawsze świeże, orzeźwiające jagody można spożywać w całości. Dla jednej osoby, rozumiem? Jeden arbuziak. Tak nam tłumaczy. Tłumacz. Arbuz Ural przedwcześnie rozwinięty F1. Letni mieszanie. W formie podwieszanej, w siateczce. Oho, kicia. Już po prezentacji. Mardar. Kot pojawił się. Przywitaj się. Rusia. Miau. Dzień dobry. Kolejną ciekawą odmianą jest to. Arbuz Sacharnie Usta. Podobno bardzo słodka odmiana arbuza. Citrullus lanatus. Taka ogólna nazwa. We wszelkich językach. Citrullus lanatus. Jakże różne są opakowania. Teraz troszeczkę przetłumaczę. Nasiona autorskie od hodowcy kandydata nauk rolniczych Steinert Tatiana Wladimirowna. Odmiana Sugar Mauve. Wcześnie dojrzewająca z okresem wegetacji trwającym zaledwie 80-85 dni. No to już takie okresy wegetacji mają arbuzy w dużej ilości odmian.
Arbus o bardzo mocnych, długich rzęsach, czyli pędach, ale bardzo estetycznym wyglądzie. Roślina jest szczególnie artystyczna i piękna w okresie owocowania, kiedy pomiędzy dużymi, z wypreparowaną płytką liści pojawiają się jasnozielone arbuzy ze szmaragdowymi paskami. Widok jest niesamowity. A co za owocowy smak? Powiedzieć, że są pyszne, to nic nie mówić. Słodko i tak nam tu tłumaczy radość wielka. Jakby ktoś przypadkiem wrzucił miąższ do miodu. Całkowita zawartość cukru to 9-10%. Ponieważ ja uzyskałam arbuzy w zeszłym roku o wysokości 10,5% pod 11%, to wiem, jak słodki może być ten. Ale ten wskaźnik zawartości cukru w arbuzach, wiecie Państwo, to jest taki nie do końca miarodajny, bo zależy wiele od odmiany. To jest tylko poglądowe mniej więcej. Masa arbuzów tej odmiany sięga 8 do 12 kg. Są okrągłe, o jasno-różowym, delikatnym, soczystym miąższu. Osobliwością odmiany jest kolosalny plon do 35 ton na hektar i jednoczesne dojrzewanie owoców. A teraz pytanie, czy warto uprawiać na obszarach o niestabilnym klimacie tą odmianę? Zdecydowanie warto. Odmiana jest przecież dobrze zahartowana, odporna na choroby, to najważniejsze, i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Także wiecie Państwo, jak nie znacie języka, macie mikrofon, powiedzcie głośno tekst, arbuz sacharny je usta, wyskoczy Wam gdzieś oferta. No i kupujcie, jeżeli jest wysyłka do Polski. Trzeba się troszkę naszukać. Inne tłumaczenie po polsku, usta cukru. Niestety jest tu tylko kilka nasion, kilka pestek. Więcej niż 3, prawdopodobnie 5 lub 8. Także chuchać i dmuchać należy na sadzonki, by nie padły, by wykiełkowały. Kolejną odmianą jest taka. Arbuz sybirski miet, czyli arbuz syberyjski. Syberyjski miód. Tu już nasion jest więcej, myślę, że ze 20 powinno być. Wspaniała, wcześniej dojrzewająca odmiana. 78-95 dni, troszkę to pojęcie względne, ale obszar Rosji jest ogromny. Są to odmiany dostosowane tam. Nie tylko. Nasze rodzime odmiany również są o takiej długości okresie wegetacji. Poczekajcie. Waga tej odmiany to około 3 kg. Kora, czyli skóra, jest ciemnozielona z ledwo widocznymi prążkami. Miąższ ciemnoczerwony, kruchy, soczysty, bardzo słodki. Preferuje gleby piaszczyste, dobrze przewietrzone, nie toleruje podmoknięcia, czyli tak jak arbuzy wszelkie. Aby zwiększyć potencjał plonowania i poprawić jakość owoców, arbuza nie należy uprawiać w jednym miejscu dłużej niż 2 lata z rzędu, a inne źródła donoszą 3-4. Tutaj jest bardzo ciekawie w opisie. Zalecone jest potraktowanie nasion przed siewem roztworem nadmanganianu potasu. Tak powinno się zresztą czynić w przypadku wszelkich nasion, aby uniknąć tych chorób. Następnie nasiona myje się czystą wodą. Głębokość siewu 1,5 do 2 cm. Proszę, przeczytaliście Państwo. Pauzę proszę zrobić i już przechodzimy do kolejnej odmiany. Kolejną odmianą jest sybirska jaroza. Syberyjska róża. Jest przeznaczona ta odmiana do uprawy na otwartym i chronionym gruncie w zimnym klimacie i charakteryzuje się bezpretensjonalnością, odpornością na zimno, odpornością na choroby. Owoce do 5 kg. Na zewnątrz ciemnozielone, wewnątrz jasno-czerwone. Miąższ słodki, soczysty. Odmiana charakteryzuje się przyjaznym owocowaniem. Te arbuzy dobrze się trzymają. Nie wiem, czy mam to rozumieć jako przechowywują przez jakiś czas to zbiorze. Ponadto spójrzcie Państwo, jaki jest tu symbol na opakowaniu. Jest termometr, prawda? Sybirska selekcja. Specjalnie przystosowane odmiany
z takim znaczkiem do uprawy na zimnym terenie. Kolejną odmianą jest ta. Ruski delikates. Jakie pozłacane litery, proszę. Strasznie podobają mi się niektóre opakowania. Uralski dacznik. Opakowanie zawiera tylko 5 nasion. Tylko. Na ten temat napisali. Arbuzowy rosyjski przysmak to wczesna, dojrzała, wysokopienna odmiana do uprawy na otwartym terenie i szklarni. Okrągłe owoce tej odmiany wyróżniają się dużymi rozmiarami, od 7 do 16 kg. Bardzo cienką skórką, ciemnozielonego koloru na zewnątrz i niesamowitym miodowym smakiem. Odstęp należy zachować koło metra. Zaczynają dojrzewać razem od końca lipca do końca września, w zależności od terminu i miejsca sadzenia. Tak się przedstawiają sprawy. I teraz tak, ostatnią pozycją, ale nie arbuzową, z tego opakowania jest kartofel Picasso. Spójrzcie, jaki wzorzysty. Ziemniaczki, kartofelki również z nasion wysiewamy, lecz większy plon zbieramy dopiero w drugim roku. W pierwszym roku mamy maleńkie bulwki, maleńkie, ciut większe, jak orzeszki laskowe. W moim przypadku, ponieważ rok temu już siałam dwie odmiany ziemniaczków z nasion, miałam maleństwa. Zachowałam je, leżą w chłodnym miejscu i w tym roku je posadzę. Zobaczymy, co z nich wyrośnie, jakiej wielkości bulwy na koniec sezonu. A w tym sezonie kolejna odmiana ziemniaczka przybyła. I to nie jest ostatnia, zdaje mi się. Jeszcze chyba mam. Proszę przeczytać, kto zna. Solanum tuberosum. Ale ciekawy wygląd. Spójrzmy. Jarka ja. Nieobyćna ja okraska, bystro formujet glubin, odlično hranicja zimoj. Uralski dacznik, czyli odmiany też dostosowane do chłodnych regionów. Tak wygląda ta część prezentacji. Pojawią się jeszcze inne warzywa, owoce z nasion, ale to w kolejnych opakowaniach. Tak się składa, wiecie Państwo, że przy tej prezentacji każdej w zasadzie pojawia się Mrunia, nasz nowy kotek od października. Frecia akurat śpi. Chce przespać ten smutny czas, bo druga kotka, Frecia, lubiła przebywać wśród arbuzów, pilnować. Jest jej ciężko w domu. A to maleństwo też będzie pilnowało. Czekam sterylizacja za miesiąc. Pozdrawiam. Do widzenia. Zdobywajcie nowe odmiany. Zapraszam na inne części. Kolejna część będzie o nasionach z Ukrainy. I to chyba już tylko pozostanie nam. Tam będzie wielka mnogość, wielka ilość odmian. Łączmy się w pasjach, pamiętajmy. Nie ma granic. W tym przypadku. Do widzenia. Do widzenia. Good night. I śnijmy o arbuzach, o tych plonach, które zbierzemy. To już niedługo, kiedy pojawi się pierwszy zawiązek arbuza, to będzie pięknie. Pogody życzę. Teraz się już naprawdę żegnam. Tęskno mi do tej pory arbuzowej.